No, dzisiaj na stole będzie nadajniczek. Nadajniczek będzie miał. Tak to będzie wyglądać. Tu będzie zamontowany właśnie transmitter i właśnie tutaj chciałbym wam ciekawostkę pokazać, co kiedyś było robione na cewkach, na tym wszystkim, na że tak powiem, generatory zalewane. To teraz ja wam coś zademonstruję. To jest taki mały transmitterek z Bluetooth. Tu jest antenka od Bluetooth. Ale ciekawi nas. Czekajcie, może doświetlę tutaj bardziej. Złączymy na makro. Ciekawi nas najbardziej. Moment, tak chyba będzie najlepiej. Ciekawi nas najbardziej ten układzik, a mianowicie ten scalak. To jest cały nasz transmitter. I w nocie katalogowej, którą znalazłem, mamy piękny opis. Specyfikacja od 27 do 125 MHz, stereo TX Power 10 dB i 2C sterowanie. I teraz tak, mamy SCK mono stereo, SDA wejście, SEL, to nawet nie wiem do czego to jest, ale to zaraz rozczajimy. Lewy, prawy lewy kanał wejście, RF out 6, 7 GND, zasilanie 8, X1, X0 to są prawdopodobnie przełączniki już na wyjściu, wyjścia po prostu ze scalaka. Ale częstotliwość pracy 27, tak jak tutaj widzicie, 27-125 MHz, HS6760S. I to cały nadajnik jest w tym jednym małym scalaczku 10-nóżkowym. No i co my tu mamy? Audio, input, linę lub mikrofon, czyli mu, tak jak mówiłem, że tutaj masz selekcja, czyli prawdopodobnie przełączanie. 27-127, zaraz zobaczymy, to jest FM, nie, w AM-ie nic nie nadaje, w FM-ie wszystko. Crystal 7,6 MHz, 12 lub 24. 60 dB stereo, czyli bardzo wysoki poziom. Pilota, prawdopodobnie, tak, STX, SN, no. Zasilanie 2,2 do 4,2 V, duża rozbieżność. Przy 12 MHz Crystal 8 kanał, 8 channel select, czyli 8 wybieranie 8 stereo mono. To bym musiał zobaczyć, bo tak sobie myślę, 8 kanał stereo mono selectable. Stereo lub mono, interfejs I2C, no to no, standardowo. Pin. Mamy pin. No to pin. To jest normalne. Tak samo, chyba to jest to samo. Z szóstki mamy wyjście. To najbardziej nas interesuje, z szóstki wyjście. No i dobra, ale tutaj jakaś taka okrojona bardzo ta nota katalogowa. Będziemy szukać zaraz noty katalogowej prawdziwej, to będziemy wiedzieć, jak go sterować. Szyno I2C, czy to jest 8 bitów, czy, znaczy nie, no I2C, no to 2 bity, ale tu coś tutaj mnie myli, 8 channel selector, 8-kanałowy selector, stereo mono, może jakieś 8 funkcji ma, ale jest mic, mikrofona. A, stosowany w bezprzewodowych mikrofonach, baby monitor, czyli w niani elektronicznej, broadcasting technik, czyli stosowany też i w nadajnikach do broadcastu, walkie-talkie, czyli nasze walkie-talkie, FM transmitter in-car, czyli to właśnie tutaj go znalazłem. Takie są aplikacje, no ale tutaj nie ma żadnych odnośników do tych aplikacji. Dobrze by było, fajnie by było znaleźć taką aplikację.
No i co to jest? Neck Transmitter, CMT, to jakiś inny. No i dobra. Bardzo ciekawy scalak. Że tak powiem. Zaraz wyczaimy, do czego jest ten drugi. Prawdopodobnie coś związane z... Nie no, karta to idzie po szynie. Tutaj o, tu idzie szyna, dwa te przewody. I idzie tutaj pod scalak, pod procesor. Dobra, to tylko tak w ramach ciekawostki, taki krótki filmik chciałem pokazać, że w takim transmiterku za 30 zł jest zajebisty scalak do... Być może w przyszłości coś na takich scalakach będziemy robić, no. 27 MHz do 125 MHz, no to... Trochę słabo. Żeby on miał przynajmniej do 175, o, to już by było fajnie, możliwość fajnych walkie-talkie zrobić, nie? Na 2 metry.